Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku rozgrywamy pojedynek pomiędzy Realem a Paris Saint-Germain. Jest to piąta kolejka Ligi Mistrzów. Pierwszy meczyk Paris Saint-Germain u siebie wysoko wygrał, jak się nie mylę, 3 albo 4-0. Więc teraz Real chciałby się zrewanżować. Mam tutaj 10 saszetek Stopsa, ale nie ten sezon, bo po prostu nie mam już na ten moment żadnych saszetek, więc wziąłem z sezonu 17-18, tutaj gdzie był Gareth Bale, więc zobaczymy, może będzie szczęście i go trafimy. W każdym bądź razie obie drużyny występowały również w tej edycji, tak więc zaczynamy, moi kochani. Napiszcie w komentarzu, jaki wynik obstawiacie w realnym meczu. Ja stawiam na remis. Tutaj liczymy wszystko za jeden punkcik. Tak więc zaczynamy, moi kochani. Mamy Kopenhagę, Benfica, Feyenoord, Liverpool, Juventus i jest Messi, ale to jest Barcelona. Więc po pierwszej rundzie nie ma bramki. Kopenhaga, Porto, Basel, Roma, City i Chelsea. Coś już widać na horyzoncie. Ale zaczynamy z Besiktasem. Liverpool, Tottenham, Manchester United, Bayern. No i jest pierwsza karta. Wpada Sergio Ramos, UCL, All-Star, prowadzenie Realu 1-0. Juventus, Benfica, Liverpool, City i mamy drugą bramkę dla Realu. Toni Kroos, 2-0. I jeszcze tutaj Manchester United. Pomału kończymy pierwszą połowę. Porto, Feyenoord, Monaco. I jest pierwsza bramka dla Paris Saint-Germain. Verratti. 2-1. City. Ale jest odpowiedź Realu. I ponownie Sergio Ramos. 3-1. Do przerwy wygrywa Real. Rozpoczynamy drugą połowę. I będzie ciekawie. Będzie ciekawie. Zobaczymy. Feyenoord, Benfica, Feyenoord, Roma, Barcelona i jest Thiago Silva. Bramka numer 2. 3-2 dla Realu. Benfica, Porto, United, City, Barcelona i Chelsea. Roma, Benfica, Feyenoord, United, City i Liverpool. Dwie saszetki do końca, czyli gdzieś mamy 70 minutę. Juventus, Feyenoord, Roma, Atletico i ponownie Sergio Ramos. To już trzecia bramka dzisiaj Ramosa. 4-2. I Juventus. Ostatnie minuty tego spotkania. Besiktas, Tottenham, Borussia, Roma. Jest jeszcze bramka dla Paris Saint-Germain. Javier Pastore. No i United, więc ostatecznie po bardzo emocjonującym pojedynku Real wygrywa u siebie 4-3 z Paris Saint-Germain. Taki wynik oczywiście wkarciany, natomiast w prawdziwym meczu czekam na Wasze opinie i komentarze pod filmem, na kogo stawiacie. Ja typuję wynik remisowy 2-2. Tak więc to by było wszystko. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!